Witam, z tej strony Melon221, a dzisiaj Q&A. Q&A, które robiłem w zeszłym roku i to będzie taka tradycja coroczna, że po jakimś filmie teleturniejowym będę robił zawsze Q&A, ponieważ lubię odpowiadać na pytania widzów albo po prostu moich znajomych, którym kazałem. Co? Nic nie było tematu. Także tak, trochę tych pytań mamy, także bardzo chętnie przejdę do realizacji. Na początku mam pytanie Danmarka, ale pytanie Danmarka jest troszkę bardziej rozwinięte, dlatego je sobie zostawię na sam koniec. Mymek, co sądzisz o nowym formacie Watch, który ma przyjść do TVP? Co sądzę o tym nowym formacie? Przyznam szczerze, że oglądałem tylko jakiś jeden zwiastun i słyszałem, na czym polegają zasady tego teleturnieju i uważam, że to nie jest dobre, że jest to bardzo średni format. To po pierwsze, a po drugie, no znaczy... Plus jest taki, że to jest teleturniej, że jest to kolejna tam, że no coś tam doszło nowego, że to nie jest przestój. No w tym roku mieliśmy tylko wabanka. Natomiast no nie wróżę sukcesu temu teleturniejowi. Teleturniejowi, Boże, co ja mówię. Tak, natomiast tak jak już wspomniałem, nie wróżę sukcesu Watchowi, a po drugie uważam, że TVP stać na to, żeby Watch był celebrycki. Peepers Brwal Stars.pl pyta: co sądzisz o odwołanym festiwalu Eurowizji w Rotterdam przez koronawirusa? Uważam, że jest to decyzja zbyt pochopna i Eurowizję seniorską przesunąłbym po prostu na listopad, a wyrzucił Eurowizję Junior, ponieważ Eurowizja Junior jest nikomu niepotrzebnym badziewiem. Zresztą to już wielokrotnie wspominałem. No ale no niestety Eurowizja Junior w tej chwili ma się odbyć zgodnie z planem, a Eurowizja Seniorska została odwołana po raz pierwszy w historii i dopiero wystąpił w 2021 roku. Jeszcze nie wiadomo, czy ona w ogóle się odbędzie w Rotterdamie, także współczuję Holendrom, no ale no niestety. EBU jak zwykle robi ludzi w chuja. Czy coś jeszcze, jeśli chodzi o odwołany festiwal? No, uważam, że tak jak wspominałem, za szybko podjęta decyzja. Mymek, po raz kolejny. Wow, nie spodziewałem się ciebie tutaj. Kiedy plusy i minusy kłamczucha? Przyznam szczerze, że nie wiem, może kiedyś się za to zabiorę, ale w tej chwili nie mam weny do oglądania kłamczucha, także nie chcę nagrywać czegoś, czego nie oglądałem. Przez jakiś dłuższy czas, przepraszam. Drugie pytanie. Co sądzisz o formacie Ludzie versus Kamienie? Dla tych, co nie wiedzą, Ludzie versus Kamienie to format, który prowadzi właśnie Mymek na kanale GameShowTV.pl. W zasad nie będę wyjaśniał, ponieważ przedłużyłbym tylko sztucznie film, a tego nie chcę, ponieważ nie zarabiam. Co sądzę o formacie? Jest bardzo sympatyczny i uważam, że mógłby się znaleźć kiedyś w telewizji, jednakże problem jest taki, że w Ludzie versus Kamienie no nie ma za dużo pytań. Czy planujesz wprowadzenie innej tematyki na swój kanał? Był taki plan, żeby troszkę zmodyfikować swój content, ponieważ jak dobrze wiemy, bez Nartenwirus przechodzi na kanał Rutka, a nie za bardzo mam też wenę do nagrywania filmów teleturniejowych i będę je robił coraz rzadziej i to już informuję, że te filmy teleturniejowe pojawiać się będą rzadziej, ale nie wiem, czy na co bym zmodyfikował. Był pomysł, żeby zmodyfikować to totalnie na coś innego, między innymi content polityczny, którym się interesuje, ale to są na razie przyszłe plany. Ewentualnie zostać na tym samym rynku i po prostu przejść ogólnie na temat telewizyjny. Ewentualnie jakieś portale internetowe też. I ostatnie pytanie, format od Polsatu, który z chęcią byś zobaczył, tak zwane powroty. Awantura o kasę. I z ewentualnych powrotów jeszcze bym widział rosyjską ruletkę. A z takich formatów, które by się na pewno przyjęły w dzisiejszych czasach, to Grasz czy nie grasz, chociaż ja akurat nie płaczę za tym, że nie ma Grasz czy nie grasz w Polsce. Kamil D. Pytanie do pana Melona221. Ile masz lat? Czym zajmujesz się na co dzień? Wiem, że mało teleturniejowe, ale to pozwala się rozeznać w guście człowieka. Daje szerszą perspektywę. Taki mały wstęp o sobie, jak w 1:10. Dobrze, odpowiem na to pytanie. Mam lat 18, niedawno skończone też są. Czym zajmuję się na co dzień? No obecnie chodzę do szkoły średniej, zresztą to logiczne. Czy coś jeszcze? Nie, a ogólnie nie zajmuję się niczym więcej poza tym chodzeniem do szkoły. Nie mam żadnej pobocznej roboty, ani nie udzielam się jakoś bardzo... Znaczy, piszę czasami coś na swoim politycznym fanpage'u poza tym.
Dobrze. Odnośnie jednego z 10. Czy podtrzymujesz chęć udziału w tym teleturnie w poprzednim Q&A i obiecałeś się zgłosić? Tak, podtrzymuję chęć udziału w jednym z 10. Jednakże jest to na razie sprawa drugoplanowa, bardziej się skupiam teraz na Wabanku. Kto twoim zdaniem mógłby zastąpić Tadeusza Sznukar, gdy ten Niza nie może? Czy może lepiej byłoby wtedy zaprzestać produkcji? To jest trudne pytanie. Uważam, że jeżeli już ktoś miałby zastąpić Tadeusza Sznuka, to byłaby to tylko i wyłącznie jedna osoba, którą bym zarekomendował. Byłby to Radosław Kotarski i uważam, że on mógłby ewentualnie zastąpić Tadeusza Sznuka. A jeżeli nie, no to po prostu przestańmy produkcję jednego z 10. I tyle. Mówię, to są takie dwie opcje. W tej chwili bardziej bym się skupiał na Kotarskim, ale jeżeli pan Tadeusz uzna, że lepiej nikogo, to lepiej nikogo. Dobrze, pytania wyborowe, tutaj szybkie strzały tak zwane. Jaka to melodia? Janowski, Norwid czy Brzozowski? Zaskoczę wszystkich, ale uważam, że Rafał Brzozowski lepiej prowadzi jako to melodię od Janowskiego. Norwid był słabym prowadzącym, ja tam. Także Rafał Brzozowski. Koło Fortuny, Brzozowski czy Norbi? Krzysztof Tyniec, a tak na serio z tej dwójki Norbi. Norbi bardziej pasuje do takiego show formatu. Brzozowski, lepiej Kole czy Melodii? To jest banalne pytanie, Melodia. No i ostatnie pytanie, czy oglądasz Grę Słów Krzyżówkę? Co mógłbyś powiedzieć o tym programie teraz, ponad połowie roku na antenie? Czy podzielasz zdanie, że Brzuska nadaje się wspaniale do tego teleturnieju? Pozdrowienia. Ja również pozdrawiam. Tak, oglądam Grę Słów Krzyżówkę, ale coraz rzadziej, z tego względu, że troszkę muszę odpocząć od tego formatu. Co mógłbym powiedzieć o tym programie teraz po ponad połowie roku? Boli mnie to, że castingami zajmuje się firma robiąca paradokumenty. Poza tym strasznie denerwuje mnie bardzo częsta zmiana zasad, która niestety zbija człowieka z pantałyku. Tak, Radek Brzuska dalej wspaniale się nadaje do prowadzenia tego teleturnieju. Dawid Kucharski. Jakie teleturnieje byś przywrócił lub zadebiutował w jedynce, dwójce, w Polsacie i TVN? Nie możesz wybrać tylko jeden teleturniej. No dobrze. Jedynka i tutaj tak, mam dylemat, no ale dobra, niech będzie, podzielmy to jakoś dosyć dziwnie. Jedynka, przywrócił Miliard w Rozumie, zadebiutował The Chase. Dwójka, no tutaj będę, pozostałych już będę tylko przywracał, tak, tylko będę przywracał, ponieważ nie siedzę w zagranicznych formatach. Dwójka, tak to leciało, Polsat, Awantura o kasę, TVN, najsłabsze ogniwo od biedy. Ale najlepiej bym nic nie przywracał w TVN. Jeżeli kiedykolwiek powróci najsłabsze ogniwo, to ze Szczuką czy z kimś innym? Z kimś innym, ponieważ Kasia Szczuka dostała chyba zakaz prowadzenia teleturnieju, czy w ogóle coś w tym stylu. Co byś zmienił w Milionerach? Tak, co do Milionerów, na pewno zwiększyłbym godzinę, znaczy długość odcinka z pół godziny do godziny, ponieważ Milionerzy to akurat jest format, który powinien trwać godzinę, a nie pół, a tak naprawdę 20 minut, ponieważ jeszcze 10 minut reklamy, po pierwsze. Po drugie wprowadziłbym jakieś nowe koło, w ogóle, no generalnie nowe koło by się przydało, czy to byłoby pytanie do prowadzącego, czy zamiana pytania, ale coś musi się w końcu ruszyć w Milionerach, bo ten format mnie tak odstrasza od siebie, że nie oglądam go praktycznie w ogóle. I ostatnie pytanie, co sądzisz o piłkarskim pokerze, jeśli chodzi o internetowy teleturniej, o nie film. Tak, znam piłkarski poker, oglądam praktycznie regularnie, także pozdrawiam Konrada Szymańskiego. Jest to bardzo ciekawy format, oglądam z zapartym tchem. Wermut. Jaka jest najlepsza grupa na FB i dlaczego jest to GIFS Tumblr, jaki to film? Nie znam tej grupy, najlepszą grupą jest Mapawka. Dlaczego to kurwą jest? A to musisz pytać Rycha Pei. Kiedy draft według Melona 2.2.1 w FIFA 20? Nie wiem, jak mi zapłacisz, to może wtedy wystąpię. Kiedy kompilacja Rudiego Schuberta, kiedy Rudy Schubert przekroczy 80. rok życia? No i ma Bacielona z Urwekwisa. O, znowu Mymek. Kiedy wstawisz 1 z 10 z Melonawki? Tak naprawdę to było 1 z 9. Raczej nie wstawię, ponieważ uważam, że po czasie ten 1 z 10 było bardzo słabe i nieprzygotowane. Radek Majotujakowski. Dzięki za zrobienie odcinka w Obank. Mam podobne zdanie. Pytanie do Pionu. Który teleturniej nadawany obecnie uważasz za najlepszy? Ten, który śledzi, osoby, które śledzą mój kanał, wiedzą, że no, uważam obecnie za najlepszy 1 z 10. Czy chciałbyś powrotu Awantury o kasę? No pewnie, żebym chciał, bo bardzo lubię ten format i bardzo lubię do niego wracać. Wolisz Grę Słów Krzyżówkę czy Wabank? Zdecydowanie wolę Wabank. Jakie teleturnieje chciałbyś zobaczyć w Polsce w przyszłości? Wymienię tylko The Chase'a, ponieważ dalej chciałbym kiedyś go zobaczyć w Polsce. Pozostałych formatów nie wymieniam, ponieważ nie śledzę zagranicznego rynku, jeśli chodzi o teleturnieje. Ewentualnie byłoby to jeszcze Beat Shazam.
najgorszy teleturniej 2019 roku według ciebie to? Zdecydowanie wybieram Gra Muzyka, który jest naprawdę żałosnym formatem i bardzo dobrze, że zdechł po pół roku. Nie wiem, albo Puls niech się nie zabiera za w ogóle teleturnieje, albo niech kupi coś zagranicznego, albo przywróci następnego proszę lub piątoklasistę, bo Gra Muzyka to jest niewypał. Nie, po prostu nie, nigdy więcej tego nie mam tanie Pulsu. Albo nigdzie więcej. Mazlo. Czy zmiana prezesa TVP może wpłynąć na sytuację teleturnieju w polskiej telewizji? Uważam, że nie, ponieważ Jacek Kurski jak naprawdę dalej rządzi telewizji polskiej, a ta zmiana jest tylko taką, no tak po prostu, PR-owo. Jak myślisz, czy Polsat za kadencji Niny Talentie wprowadzi jeszcze jakiś poważny format teleturniejów? Jeśli tak, to czy masz jakieś typy, co to mógł być za teleturniej? Nie mam żadnych typów i uważam, że na głównym Polsacie nie zobaczymy żadnych teleturniejów, jeżeli już, to Super Polsat. Czy jest według ciebie jakiś format, który w Polsce został beznadziejnie wykonany, chociaż sam w sobie jest w miarę dobry? W Polsce jest to na pewno Tylko Ty, a chociaż Tylko Ty jest taki problem, że on nie został jakoś beznadziejnie wykonany, tylko po prostu za szybko się go pozbyto. No i oczywiście tutaj książkowym formatem, który idealnie książkowym przykładem, jest Dobra Cena, która jest beznadziejna w Polsce, a sama w sobie nie jest złym formatem. Czy teleturniej jest stricte związane z jakimś tematem, wyłącznie sport, motoryzacja, mają w telewizji rację bytu? Uważam, że tak. Ja sam uważam, że chętnie bym zobaczył jakiś teleturniej związany z wiedzy sportowej, którym oczywiście dałbym do prowadzenia przemysłowego i na bieżąco. Jeśli mógłbyś oglądać teleturniej tylko w jednym dniu tygodnia, to który byś wybrał i dlaczego? Myślę, że piątek, ponieważ najwięcej, po weekendu początek i najwięcej wolnego czasu, także piątek. Z kim będziesz miał dramę, dramę na YouTube? Przyznam, że nie wiem. Raczej nie będę miał z nikim dramę na YouTube, ponieważ nie wydaje mi się, żeby była to jakaś osoba. Czy możemy doczekać ponownego nadawania na żywo skomentowania z lodu kulek? Myślę, że w przyszłości tak. Kazaro 3A, czy pozdrowisz plusy i minusy miliarda w rozumie? W tej chwili nie, ale w przyszłości pomyślę. Krzysztof Miszkowicz, czy przesunąłbyś krzyżówkę na 18.30 do 2, a Wabank na 16.30? Połowicznie odpowiem tak, połowicznie nie. Tak, dałbym Wabanka na 16.30 i dalej się tego trzymam. Nie, nie dałbym krzyżówki na 18.30 do 2, ponieważ ten format nie pasuje na taką późną godzinę. Patrząc na ramówki jedynki i dwójki, wolałbyś teleturniej na jednej antenie zamiast powtórek, a jeżeli tak, to gdzie i w jakiej kombinacji? O Boże, patrząc na domów... Nie, szczerze przyznam, że ja bym wolał kombinację dwójka, formaty bardziej skupione na show, jedynka, teleturnieje wiedzowe. Czy zmieniłbyś TVP3 wprowadzając m.in. teleturnieje? Nie siedzę w TVP3, teleturniej jest jeden obecnie sukces na bank, jednakże w regionalnych telewizjach na pewno bym prowadził więcej teleturniejów, bo pamiętam te perełki z katowickiej telewizji, także bardzo chętnie bym zobaczył takie regionalne teleturnieje. Czy Wabank powinno dostać profil na Facebooku? No to jest głupie, tak naprawdę jest to banalne pytanie, tak, jak najbardziej. Jako co już utwory niedoszłej Eurowizji 2020, przyznam, że mało ich słuchałem, ale miałem swojego faworyta w postaci Rosji. I czy widziałbym Wabank także w weekendy? Nie, nie widziałbym Wabank w weekendy, ponieważ jest to format tygodniowy. Anna Tachtaj, czyli Kenai. Lewandowski nie powinien przekazywać pieniędzy w walkę z koronawirusem. Są to pieniądze Lewandowskiego, także uważam, że niech sobie robi z nimi co chce. Jeżeli chce je przeznaczyć na walkę z koronawirusem, to jest to bardzo dobry gest, no ale no oczywiście ktoś musi do tego dowalić jak zwykle. Czy Mymek to debil? Przyznam, że... Jest troszkę głupiutki, ale da się z nim dogadać. Czy Kozioło będzie częściej wpadał dobrze? A to już trzeba pytać Kozioła, nie mnie. Dlaczego Jakub Kot to chujowy ekspert? Ja do Jakuba Kota nic nie mam, ale uważam, że no często wali popularne opinie, które są lubiane przez większość. Czy Mateusz Leleń to nowy Stanisław Snopek? I tak i nie. Tak, bo uważam, że się wyrobi w przyszłości. Nie, ponieważ Mateusz Leleń idealnie pasuje na dwójkę, a nie na jedynkę. Marvin Gaye opinia, spoko muzyk, sympatyczne nutki. Lewactwo nienawidzące ludzi, którzy się dorobili to rak ludzkości, jak najbardziej tak, uważam, że jest to po prostu najgorsza cecha ludzka, czyli ta zazdrość taka, że o, on na pewno ukradł.
Jak wiemy, w MCU Thanos chciał wymazać 50% populacji, bo zasoby się kończą. Drogi morskie były czystsze, tak jak teraz przy koronawirusie. Czy koronawirus to kamienie nieskończoności w wydaniu Matki Natury? Jak najbardziej tak. Parotantix. Jak oceniałbyś swoje szanse, gdybyś wystartował w Wabank? Moim celem jest oczywiście wygranie odcinka, chociaż przyznam, no bo chcę po prostu wygrać pieniądze. A czy coś więcej? No ja, jeżeli dostanę wyjadaczy, nie mam żadnych szans. Jeżeli dostanę podobnych, jeżeli dostanę gracza o podobnym poziomie co ja, no to mam szansę. O tak powiem. Jaki film 2019 uważasz za najlepszy? Nie wypowiem się w tej kwestii, ponieważ żadnego filmu nie oglądałem. Czy Est 2020 to będzie kaszanka? To nie będzie kaszanka, no bo nie będzie. I jeszcze Danmark na koniec. Jaką masz opinię o rozwoju własnego serwera? Czy jest coś, czego tobie w nim osobiście brakuje? Na koniec przechodzimy do spraw melonawkowych. Uważam, że melonawka bardzo fajnie się rozwinęła mimo wszystko, że w przeciągu tych 2 lat melonawka jest naprawdę bardzo fajnym serwerem, w którym można pogadać o wielu różnych tematach. No, oczywiście, jeżeli kogoś nie ma, to zapraszam. Wszystkich zapraszamy równie bardzo. Czy jest coś, czego w nim osobiście brakuje? Brakuje mi trochę jeszcze ludzi. Znaczy, ja nie gardzę ludźmi oczywiście, ale przyznam, że jeszcze 2-3 osoby nowe by się mogły przydać, które wzbudziłyby dyskusję. I to chyba tyle. Tak, to tyle. Nie ma więcej pytań. Także dziękuję za tego Q&A. Ja potrwam całkiem długo. Jeśli się wam spodobało, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale. Nabijajcie też mi wyświetlenia, ponieważ YouTube mi troszkę je ucina. Nic na to nie poradzę. Wpadajcie oczywiście na Discorda, którym zakończyliśmy właśnie... na którym właśnie zakończyliśmy dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia, cześć!